Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę nietypowy, bo nie jesteśmy w Chinach, ale dalej w Azji Południowo-Wschodniej. Jesteśmy w Tajlandii, a dokładnie w Bangkoku. Polsko-tajska para. Przedstawcie się, przedstawimy naszych gości na początek, niech się sami przedstawią. Będzie to wywiad lekko mieszany, będzie angielsko-polski. Myślę, że nie będziecie mieli z tym problemów. Hello, please introduce yourself. สวัสดีค่ะ. เจอวิตามเชีย ปริยพรครู รัฐ Dziękujemy uprzejmie i tutaj teraz jeszcze nasz rodak. Witam Was serdecznie, nazywam się Krzysztof Król. A coś więcej o sobie, może tak, ile masz lat, jakie wykształcenie, jaki kolor lubisz? Żartuję, ale takie chociaż jeszcze ze trzy zdania byśmy. Okej, więc generalnie mieszkam w Tajlandii już od 4 lat. Właśnie niedawno wzięliśmy ślub tutaj z moją wspaniałą żoną. Oprócz tego jestem twórcą programu Wyzwanie 90 dni, zajmuję się różnymi biznesami, o którym możemy sobie tutaj porozmawiać i ogólnie myślę o Tajlandii. Dobrze, to zanim porozmawiamy o biznesach, to takie podstawowe, standardowe pytanie, jak zawsze się zadajemy takim gościom. Jak to się zaczęło i czy odpowiedź będzie w stylu, jak to często mówią sportowcy, że kolega zaprosił, namówił mnie na wyjazd, ja nie chciałem, przyjechaliśmy, kolega wyjechał, a ja zostałem. Czy tak było, czy było inaczej? Generalnie było tak, że to był rok chyba 2011, 4 lata temu. Zawsze marzyłem, żeby mieszkać gdzieś w Azji, żeby mieszkać właśnie w jakimś kraju tutaj, natomiast nic w sumie nie wiedziałem, nie miałem pojęcia zupełnie o Tajlandii, o tutaj krajach. Natomiast Tajlandia wydała mi się najbardziej sensowna ze wszystkich krajów Azji, więc stwierdziłem, dobra, wybiorę się na wakacje. I myślałem o tym i w pewnym momencie jeden z ludzi, którzy tu mieszkają, który jest teraz moim przyjacielem, Andrzej przeczytał moją książkę i napisał do mnie maila. Napisał maila, w którym zadał tam jakieś pytania odnośnie książki i na końcu było ostatnie zdanie po tym całym mailu, takim na dwie strony A4 było: a, przy okazji mieszkam w Bangkoku w Tajlandii. Więc było to całkowicie przypadkowe i zacząłem z Andrzejem rozmawiać. Pogadaliśmy kilka razy na Skype'ie i w końcu tak stwierdziliśmy, że ja jego będę szkolił, właśnie coachował, a on w zamian będzie mnie uczył o Tajlandii, o tym, jak tutaj się mieszka, jak to wszystko wygląda. Więc po kilku takich rozmowach na Skype'ie kupiłem bilety do Tajlandii na pierwsze 3 tygodnie, to było w grudniu. No i było już wszystko ustalone. Miałem w tym okresie jeszcze egzamin na doktorat, miałem kilka firm w Polsce, więc było dużo rzeczy, które mnie trzymały. Natomiast po 3 dniach tutaj już właśnie w Tajlandii, pierwszych 3 dniach podjąłem decyzję, że całkowicie się tutaj przeprowadzam. Wszystko, co mam w Europie i tak dalej, zamykam, sprzedaję, całe swoje życie po prostu przenoszę tutaj. No i 3 miesiące po tych 3 tygodniach, 3 miesiące później byłem już tutaj ze swoimi wszystkimi rzeczami, mieszkania w Polsce wynajęte, nic już mnie tam nie trzymało. Dobrze, to musimy się lekko cofnąć, ponieważ no nie każdy pisze książki i zdrać nam tą tajemnicę, co napisałeś, co robiłeś w Polsce i z jakim budżetem tutaj przyjechałeś, bo to będzie ważne dla naszych widzów, ponieważ no oni są to młodzi ludzie, nie każdy ma tą możliwość. Ja uważam, że do Azji, do tych krajów jak Tajlandia, Chiny, czy tutaj kraje ościenne, można przyjechać z dużo mniejszymi pieniędzmi, bo są tutaj możliwości coś zacząć i się rozwijać. To może wspomnij lekko tylko o sobie i później powiedz, jak można tutaj przyjechać, ile trzeba mieć, tak minimum. Więc generalnie tak, ja w Polsce zajmowałem się szeroko pojętym biznesem, bo w sumie pierwszą firmę otworzyłem w wieku 18 lat. Była to firma, która zajmowała się handlem płytami winylowymi, natomiast później te biznesy się rozwijały cały czas i miałem w sumie no, do dzisiaj 14 firm. Różne to były, import z Chin na przykład, czyli z twojej teraz chyba ojczyzny, nie? Import różnych rzeczy właśnie, elektroniki, ubrań, no masa tego była, natomiast najbardziej chyba taką rzeczą, która mnie cieszyła, było właśnie szkolenie innych ludzi, więc miałem firmę, która się nazywała Perfect Dating, która szkoliła na temat relacji damsko-męskich i też właśnie zajmowałem się coachingiem, rozwojem osobistym. Wejdę w słowo, no musimy powiedzieć, że na pewno Krzysiek zna się na relacjach damsko-męskich, skoro potrafił zagadać tak piękną tajkę. Może opowiedz teraz, tak zmienimy temat, przeskoczymy trochę, jak się poznaliście?
Poznaliśmy się w Bangkoku tutaj, w galerii handlowej, ona była z koleżanką. Zaczęliśmy rozmawiać, mówiliśmy się na jakieś jedzenie. W zasadzie po kilku dniach już oboje wiedzieliśmy, że to jest to naprawdę, jakoś do siebie po prostu spasowaliśmy. Po 3 miesiącach bodajże, może schwycień, maj, czerwiec, po 4 miesiącach oświadczyłem się. Oświadczenie zostało przyjęte, oto tutaj pierścionek. O nie, ten, to jest obrączka, ale tu jest, proszę, pierścionek. Więc zostały diamenty przyjęte. No i wzięliśmy ślub 2 lata później, czyli no teraz w lipcu tego roku. No to tak jak słyszycie, są już po ślubie w galeriach, tylko nie mylić z galeriankami, bo to porządna dziewczyna jest. Have you ever been in Poland? Yes, 3 times. 3 times, and what do you think? Do you like or not? And how about the Polish boys and now your Polish husband? And how about Polish food? What you can say? Polish food is the fibulina. Oh, thank you so much. How about your husband? Is good or not? Oh, he's very nice. Very nice. I'm very lucky to have. Jak słyszeliście, jest very lucky, że tutaj z tym dżentelmenem może dzielić swoje życie. My wracamy do tego naszego głównego bohatera, no i zadamy, ponowimy te pytanie, no z jakim budżetem trzeba tu przyjechać, jaki pomysł na siebie, jak można zacząć, jakie są możliwości, bo no każdy ma różną sytuację życiową, także może porozmawiajmy o takich minimum, prawda? O minimum, no bo wiemy, jak ktoś ma pełne konto, to może wszędzie zacząć, nawet nie musi za dużo myśleć, ale tak mówimy o minimum i jakie są możliwości, żeby przetrwać, a później może coś z tego wyjdzie. No ja ci powiem jeszcze ciekawą sytuację, że właśnie z tym doktoratem, który miałem robić w Polsce przed wyjazdem, ja tutaj przyjechałem tak naprawdę z bardzo dużymi długami, czyli praktycznie przyjechałem bez niczego w tamtym czasie. To była skomplikowana sytuacja i tak dalej, natomiast... Przepraszam, wchodzę w słowo, każdy porządny biznesmen musi mieć długi, bo co to za biznesmen, który nie ma długów? Oczywiście, że tak, znaczy teraz tak nie uważam, ale wtedy było to dla mnie zupełnie oczywiste. Natomiast właśnie miałem się dostać na doktorat i zdałem wszystkie egzaminy poprawnie, miałem wszystko i czekała mnie na końcu rozmowa, tylko jeszcze ostatnia na studia doktoranckie na mojej uczelni. I kiedy powiedziałem, że chcę pisać pracę doktorancką na temat motywacji i różnicy pomiędzy właśnie Azją a Europą, na przykładzie Polski i Tajlandii, to dwie panie profesorki, 60-kilkuletnie, zaśmiały się ze mnie i powiedziały, pamiętam te słowa do dzisiaj, a czego my się od Tajów możemy nauczyć? Biegać po drzewach i zrywać banany? To usłyszałem od dwóch pań profesorek. Nie zostałem przyjęty z tego powodu na studia doktoranckie, bo stwierdzili, że Tajlandia jest zbyt... No tutaj po prostu kraj trzeciego świata i tak dalej i dla nich. No kto był w Tajlandii i widział Tajlandię, to wie jak jest. Natomiast ja właśnie w ten sposób przyjechałem. Przyjechałem praktycznie z niczym tutaj, z dwoma walizkami i z dużą ilością energii, z dużą ilością motywacji. Jak z gotówką. To jest ważne, bo motywację mają wszyscy tacy, którzy do mnie na przykład piszą, pytają o Chiny, no ale to możemy przełożyć nawet na grunt tutaj tajski na pewno. Ile trzeba mieć? Powiem ci, żeby wynająć na przykład tutaj fajne mieszkanie w Bangkoku. Fajne to jest dla mnie małe, bo tu generalnie mieszkania są dużo mniejsze niż w Europie. Nie wiem, jak jest w Chinach. Mówimy o minimum, nie mówimy o fajnych mieszkaniach. To mówię, minimum można wynająć mieszkanie takie powiedzmy 40 metrów kwadratowych za 3000 batów, czyli to jest na złotówki mniej więcej 300 zł za miesiąc. 300 zł za miesiąc, dobrze, no to wynajmujemy, no ale teraz no musimy chociaż na te, mamy 3000 powiedzmy, czy tam 5000, czy 10 tysięcy, ale no co dalej, jak możemy chociaż te minimalne pierwsze nasze zarobki w Tajlandii, żebyśmy wychodzili przynajmniej na zero? Znaczy jest, powiem ci, że wiesz, utrzymać się można tak naprawdę za 1000 zł miesięcznie, bo tutaj jeden posiłek kosztuje 3,50 zł, na ulicy bardzo dobre jedzenie, w tych wszystkich takich restauracjach ulicznych, więc to jest bardzo tanie, więcej nie widzę jakichś kosztów chyba, które człowiek no jeść, wyspać się nie i jakieś ewentualnie dodatki, więc za 1000 zł minimum można się utrzymać, natomiast z pracą jest bardzo ciężko, bardzo ciężko jest tutaj dla obcokrajowca zdobyć pracę, dostać wizę właśnie biznesową, można oczywiście robić to na nielegalu, ale wtedy ryzykujesz, że jak cię złapią, to dostaniesz blacklista i nigdy już więcej do Tajlandii nie będziesz mieć wjazdu. Jedźcie do Chin w takim razie, tak po cichu podpowiadam. Podobnie, ale... W każdym razie pracę można znaleźć, jeśli masz wykształcenie. To jest ważna rzecz, że tutaj doceniłem, że miałem studia na przykład, bo inaczej nie mógłbym sobie sam wizy zrobić w mojej firmie. Byłyby z tym problemy. Natomiast jeśli masz wykształcenie, jeśli znajdziesz firmę, która chce cię tutaj zatrudnić, a warunki nie są łatwe, bo firma na każdego białego, którego zatrudni, musi mieć 4 Tajów i 250 tysięcy złotych kapitału. Więc na każdego chcą.
Za 10 lat to już musi firma mieć 2,5 miliona plus 40 Tajów. Więc nie jest to łatwe i dlatego firmy tutaj mocno się zastanowią, zanim kogoś zatrudnią. Plus jeszcze wszystkie stanowiska typu, nie wiem, w restauracji, kelner i tak dalej, czyli wszystkie rzeczy prostsze, niezwiązane z jakimiś wysokimi technologiami, z innowacjami, z biznesem, z inwestycjami, są zarezerwowane tylko dla Tajów. Więc nie możesz na przykład ty pracować w restauracji jako menadżer. Tak, tak. W Chinach... Niestety, ale w tym momencie aparat, którym nagrywaliśmy, odmówił nam posłuszeństwa. Z przyczyn technicznych wywiad został przerwany. My udaliśmy się na fajną kolację. Jest Krzysiek, jest jego żona, koleżanka żony przyszła. Później pojechaliśmy sobie jeszcze gdzieś dalej na jakąś dyskotekę. Nasz wywiad już jest nagrany, Krzysiek już go składa. Pojutrze, maksymalnie 3 dni później, kolejna publikacja, dawka 30-40 minut wywiadu. Główne tezy znajdziecie właśnie w tej drugiej części. Także subskrybujcie nas, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!